No i została nam ostatnia część w tym króciutkim cyklu poświęconym pluralizmowi i wielości religii. No i jak już zapewne się domyślacie, po judaizmie, chrześcijaństwie przyszedł czas na islam. I rzeczywiście chciałbym kilka zdań na temat islamu powiedzieć. Poprzez moje zajęcia i lektury i to, czym zajmuję się zawodowo, islam oczywiście jest częścią moich zainteresowań i mam wrażenie, że zwłaszcza w Polsce islam ma złą prasę. Dlatego często mówienie i rozmawianie na temat islamu trzeba zaczynać od pewnych takich sprostowań, które przypominają, że islam to nie jest tylko islamizm polityczny, to nie jest tylko terroryzm, to nie są tylko zamachowcy i samobójcy, którzy tylko czyhają, żeby nas w chrześcijańskiej Europie wymordować. Tak jak judaizm ma wiele twarzy, jak chrześcijaństwo ma wiele wyznań, tak samo różnorodnym jest islam. No i przypomnijmy, że islam to nie są jakieś małe grupy wyznawców Allaha, tylko to jest ponad miliard, czyli porównywalne również z kościołem rzymskim, rzymskokatolickim, który również ma około miliarda wyznawców. No więc, skoro już ustaliliśmy, że islam ma wiele imion i nie można go sprowadzać tylko do upolitycznionych grup, do państwa ISIS, które chce przywrócić, tej grupy fanatyków religijnych, którzy chcą przywrócić kalifat rządzony jakimiś bezwzględnymi prawami, no to przypomnijmy sobie pewne rzeczy, które umykają naszej uwadze. No choćby to, że tak jak Żydzi i judaizm przez 1000 lat bez mała jest częścią integralną polskiej tożsamości, od początku państwowości wręcz Żydzi pojawiają się w naszej kulturze, w naszej religii, tak również z islamem. Oczywiście to miało miejsce później, ale również dość wcześnie, bo już w XIV wieku mamy pierwsze zapisy o tym, że Witoldas, czyli Witold, brat króla Jagieły, sprowadza Tatarów, jak to się mówiło, do swojego wielkiego księstwa litewskiego, który był częścią integralną Rzeczpospolitej wielu narodów. Więc na przykład ta pamięć, że polscy Tatarzy, a więc wyznawcy islamu, są częścią wieloetnicznej, wieloreligijnej Rzeczpospolitej. Następnie fakt, wspomniałem o tej cyfrze, o miliardzie muzułmanów na świecie. Często myślimy, że islam to przede wszystkim Arabowie, to kraje Iran, Irak, Egipt, właśnie to, co nazywamy krajami islamskimi. Często myślimy zapominamy o tym, że największym krajem muzułmańskim to wcale nie są właśnie te wspomniane kraje, tylko w Azji to jest Pakistan, to jest Indonezja, to jest Malezja, więc kraje, które mają setki milionów mieszkańców i ten islam właśnie azjatycki jest zupełnie inny. No w samych Indiach, gdzie dominuje hinduizm, ale jest około 80 milionów muzułmanów.
Więc już uświadomienie sobie tych cyfr i tych różnych szerokości geograficznych powinno dać nam do myślenia, że islam nie jedno ma imię. Wreszcie w Europie jest, lekko licząc, około 20 milionów muzułmanów, bardzo różnych. Często przybyli do Europy na zaproszenie Europejczyków, jak chociażby Niemców po II wojnie światowej, gdzie brakowało rąk do pracy, zaprosili Turków, którzy chętnie przyjechali i pewnie sami nie myśleli, że tylko będą sezonowymi robotnikami, a są w tej chwili jakieś 5 milionów Turków, są Niemcami, mówią po niemiecku, żyją w Niemczech i chcą być Niemcami, ale jednocześnie są właśnie tureckimi muzułmanami. To samo we Francji można powiedzieć o przybyszach z Algierii, z Tunezji, z całej północnej Afryki czy z Maroka. Również lekko licząc jest to kilka milionów właśnie wyznawców islamu i oni są Francuzami, często pisarzami, intelektualistami i są częścią kultury francuskiej, niemieckiej. Czy w Anglii właśnie, gdzie tych muzułmanów z kolei mamy bardzo dużo z byłych kolonii brytyjskich, a więc z Indii, z Pakistanu, krajów azjatyckich. Więc zwracam uwagę, że islam, tak samo zresztą jak i judaizm i chrześcijaństwo, jest w dużej mierze jakąś wypadkową z jednej strony wiary Mahometa jako proroka Allaha, Koran jako tekst normatywny i ważny, ale z drugiej strony życie codzienne, bycie wintegrowanym w społeczności demokratyczne sprawia, że muzułmanie żyją tak samo jak chrześcijanie, Żydzi czy po prostu ludzie świeccy, niewierzący. I ich tożsamość religijna jest ważnym wymiarem, ale tylko jednym z wielu wymiarów. Jest taki ważny myśliciel islamski, który urodził się w Szwajcarii, Tariq Ramadan. Jego korzenie są w Egipcie, jego ojciec był z Egiptu, dziadek i tak dalej, ale Tariq Ramadan jest autorem wielu książek, intelektualistą, który od lat pisze, od dziesięcioleci już właściwie pisze o nowej drodze, europejskiej drodze islamu. Oczywiście, że są napięcia, czy można jako europejski muzułmanin tolerować pewne prawa, regulacje szariatu, który bardzo podporządkowuje na przykład kobietę mężczyźnie. Cały szereg sposobów ubierania się, które również mogą być kontrowersyjne. Ale to wszystko sprawia, że są to tematy dyskutowane. Islam jest religią bardzo żywą. Są właśnie tak jak w judaizmie ultraortodoksyjni, można powiedzieć, muzułmanie, gdzie kobiety chcą zakrwawione, nie widać w ogóle twarzy, w burkach chodzą i uważają, że to jest może najważniejszym wymiarem ich islamu, ale są też kobiety absolutnie wyzwolone, które uważają, że to są rzeczy nieistotne dla ich bycia muzułmankami, ubierają się tak jak wszyscy inni. Więc tutaj chcę zwrócić uwagę, że islam ma również wiele twarzy. No i może na koniec powiem o tym najważniejszym może podziale między sunnitami i szyitami. Dla wielu jest to podział zupełnie nieczytelny, a dla muzułmanów bardzo ważny. No więc tak w wielkim skrócie mówiąc, szyici to są ci, którzy uważają, że odniesienie do
Allego, czyli siostrzeńca Mahometa, jest bardzo ważne, natomiast sunnici uważają, że linia bezpośrednio spadkobierców Mahometa jest ważna. I to jest, wydawałoby się, taki niuans zupełnie nieistotny, no ale wiemy, jak między Irakiem i Iranem doszło nawet do wojny krwawej, która poniosła ze sobą wiele ofiar. No i często te różnice dla obserwatora z zewnątrz nieistotne, dla fanatyków religijnych urastają do najważniejszych problemów. Ale warto o tym pamiętać, że islam ma wiele twarzy i nie należy go upraszczać, sprowadzać tylko do jakiejś politycznej siły, ale zainteresować się po prostu może muzułmanami, którzy są wśród nas.